Puść mnie! Nie zrobiłam nic złego! Zobaczymy. Opróżnia kieszenie. Ale ja nic w nich nie mam. Powiedziałam opróżnij. Co ty wyprawiasz? Przestań natychmiast. Odstaw mnie! O co ci chodzi? Słodycze nie są dozwolone na tym posterunku policji. Więc idziesz do więzienia. To pomyłka! To nie pomyłka. Jesteś winna. Konfiskuję twoje słodycze. Czas obejrzeć mój ulubiony serial. Nie chcę iść do więzienia. To niesprawiedliwe. To nie moja wina, że kocham słodycze. Kto to jest? Cześć, jestem Miss Delight. Przyszłam ci pomóc. Ciii, mówiłaś, że uwielbiasz słodycze? Pokochasz to jabłko. To dla mnie? Dzień dobry, koleżanko. Już nie jest dobry. Wszystko będzie dobrze. Czas zjeść to słodkie jabłko. Chwila, co? Na co się gapisz? Masz jakiś problem? Chcesz jabłko? Mówisz do mnie? Hej! To ci dopiero zwrot akcji. Jak się cieszę! Jestem Steve. Czekaj, nauczymy się fajnego powitania. Poczekaj, prawie mi się udało. Wszystko w porządku? Udało się! Przyszedłem na inspekcję. Zgłaszam sytuację. Wszystko jest pod kontrolą, proszę pana. Jesteś pewna? Tak, proszę pana. A ty, co ty na to? Wszystko w porządku, proszę pana. Dobra, zaraz. Byłem tu taki samotny. Czy ja tu widzę jabłko? Ups, muszę pozbyć się dowodów. Teraz już wszystko jasne. Będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Co? O, obserwuję cię. Przestraszył mnie. Mnie też. Zapomniałyście, że jabłka nie są dozwolone w moim więzieniu? To twoja sprawka? Nie, proszę pana. Dałaś więźniowi jabłko? Patrz, teraz mam MacBooka. Daję ci ostrzeżenie. To się nie może więcej powtórzyć. Na posterunku panuje kompletny bałagan. To twoja wina. To nie ja. No to kto jest winny? Dowiem się. Słuchaj, jestem taka głodna, aż burczy mi w brzuchu. Poznaj mojego przyjaciela Billego. Billy, przywitaj się. Cześć, chodźmy. Co się dzieje? Widzę, że jesteś głodna. Pora na obiad. Papierowe żarcie. Fuj. Nie obchodzi mnie to. Zjesz do ostatniego kęsa. Nie mam mowy, to obrzydliwe. Billy, nie patrz na to. Nie możesz mnie zmusić. Przestań męczyć więźniów. Wracaj na swoje miejsce. Dzięki za pomoc. To dla ciebie. Ale wielki lizak. To będzie nasz mały sekret. Zgoda. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję. Wow, jaki piękny. To jest niesamowite. Jaki pyszny. Wygląda pysznie. Billy i ja też chcemy spróbować. Przepraszam, nic nie zostało. Świat jest taki okrutny. Moje serce jest złamane. Nie smuć się. Mam plan. Steve, muszę ci coś powiedzieć. Pomóż mi uciec. Nie mam mowy. Billy, powinniśmy jej pomóc? Zróbmy to. Wchodzimy w to. Możemy uciec tylko przez otwór wentylacyjny. Czekaj, podaj mi Billego. Proszę. O nie. Gliny nas złapią. Jaki śmieszny program. Fiu. Steve, wszystko okej? Wszystko gra. Ale jak ciebie tam podniesiemy? Wskakuj mi na plecy. Podsadzę cię. Dalej. To było ciężkie. Teraz musimy zamknąć włas. Mnie tu nie było. Prawie zapomniałem o Billim. Udało mi się uciec z więzienia. Ale tu jest trochę ciasno. Och, ile tu pajęczyn. Fuj, to ohydne. Zaraz. Może ten pająk mi pomoże. No dalej, ugryź mnie. Dlaczego to tak boli? Teraz mogę strzelać pajęczynami. Pajęczyno, ruszaj. To nie zadziałało. To był głupi pomysł. Muszę iść dalej. Co tam jest? Wciąż oglądają swoje seriale. Jestem o wiele bardziej przebiegła niż one. Nauczyłem się żonglować. Ale teraz chce mi się pić. O nie, skończyła mi się woda.
Muszę iść po więcej. Dobrze, że w mojej celi jest kran. Hej, gdzie jest woda? No tak. Zapomniałem przekręcić zawór. Teraz powinno działać. Wolność jest tak blisko. Co to za hałas? Pomocy! Wojownicze żółwie ninja! Wojownicze żółwie ninja! Hej, kto zakręcił wodę? Spadam! Ups, jesteśmy malutkimi żółwiami ninja? Źle to śpiewasz. No dalej, chodź tutaj. Zgubiłyście kogoś? Jak więźniowie uciekają wam sprzed nosa? Jesteście zwolnione. A ty gdzie się wybierasz? Nigdzie. Chciałem tylko przewietrzyć cele. Wszystko gra. Jest teraz mnóstwo świeżego powietrza. Bądźcie czujne. Śledzę każdy wasz krok. Wrobiłaś nas! Fiu! Au! To boli! Puszczaj! Wracaj do celi. Co mi zrobisz? Podejmij wszelkie niezbędne środki ostrożności. Nie uciekniesz mi ponownie. Billy, nie patrz! To zbyt straszne! Cicho, już nie hałasuj więcej. Zniknęła. Muszę uciekać. Nie mogę się nawet ruszyć. To beznadzieja. Biedna dziewczyna. Ona potrzebuje pomocy. Hagi, musisz zdjąć kettlebell z nogi więźnia. Okej, już idę. Do kogo dzwoniłaś? Gadaj. Do nikogo. To był zły numer. Hej wszystkim! To ja, Hagi Wagi! Mam paczkę dla tego więźnia! Oddawaj! Muszę to sprawdzić! Hej, mam coś dla ciebie! Co to jest? To klucz! Wow! Dzięki temu możesz zdjąć ten kettlebell! Masz! Muszę się trochę zbliżyć! I jeszcze trochę! Nie sięgam! Steve! Proszę, chwyć klucz! Co? Nie ma sprawy. Zaraz wracam. Tryb zabójcy włączony. Mam go! Klucz jest mój! To ciasto! Ile razy mam to powtarzać? Żadnych słodyczy! Wynocha stąd! Wychodzę! Światła zgaszone. Wszyscy do łóżek! Wyłączyć światła! Śpij spokojnie, Billy. Życzę ci snów o pluszowej pani miś. A co ze mną? Nie mogę nawet położyć się na łóżku. Chyba będę spać na siedząco. Jestem wykończona. Nie przeszkadzajcie mi aż do rana. Wszystko idzie dobrze. Dzięki za pomoc. Zrobiłam, co do mnie należało. Teraz mogę się trochę przespać. Hej, Steve. Psst. Potrzebujesz klucza? Proszę bardzo. W końcu jest mój. Teraz mogę zdjąć ten głupi kettlebell. Noga mi zdrętwiała. Nocny patrol! O nie, chować się! Czas na inspekcję! Miss Circle, śpi pani? Żadnych słodyczy! Słodycze nie są dozwolone! Zrozumiałem. Sprawdzę, co z Miss Delight. To było przerażające. Jak się mają nasi więźniowie? Co to jest? Pluszaki są zabronione. Billy! No dobra, masz. Co to jest? Do twarzy ci w więziennych ciuchach. Jeszcze jedno do sprawdzenia. Chwileczkę. A gdzie nogi więźnia? Niespodzianka! Masz! Proszę bardzo. Teraz ja jestem naczelnikiem. Puść mnie! Nie ma szans. Jesteś aresztowany. Posiedź w celi i przemyśl swoje zachowanie. Nie mogę się ruszyć. To nic wielkiego. Przyzwyczaisz się. Chcę być wolny. Pomóż mi. Jesteś za głośno. Muszę cię uciszyć. Łap to. Co ty wyprawiasz? Miłego pobytu. Steve, idziemy. Co? Jestem z tobą. Czas na nas. Frajer. Wracać! Nie zostawiajcie mnie tutaj! Cicho, już prawie jesteśmy. To ucieczka! Ona ma broń! Wszyscy zostać na swoich miejscach! Ej! Nie uciekniecie mi! Proszę pana,
Jakie są pana rozkazy? Zaszła pomyłka. Ten więzień musi zostać zwolniony. Oto jego akta. Wycofuję wszystkie zarzuty. Będę ci dłużny. Zatrzymać się! Mam dość. Złapała przynętę. Łamiesz więzienne zasady. To pan? Proszę pana, jakie są pańskie rozkazy? Pomogę panu. Zatrzymać ich! Zostaliśmy złapani. Stać! Wracajcie do celi. Ogłaszam alarm. Co się dzieje? Jestem gotowa łapać przestępców. No to rób swoje. Nie bij mnie! Złapałam ich! Do środka. Posiedzicie tu przez długi czas. Nasz plan zawiódł. Nie płacz, Billy. 44! Wystarczy. Jestem wykończona. Miej na nich oko. Już się robi. Czas na patrol. Co za bałagan? Sami się prosiliście. Idzie tu! Pomocy! Nie mój problem. Nie widać mnie. Natychmiast wstawaj z łóżka. Nie chcę! To nie była prośba. Nie będę się powtarzać. Wyłaź! Co ty wyprawiasz? Nie wolno ci wychodzić poza ten krąg. Co to za bzdury? Au, to boli! Z tym przebraniem nigdy nie będziesz szpiegiem. Gdzie on się podział? Dobra, wezmę jego głupiego misia. On zostaje tutaj. Co ona ci zrobiła? Więźniowie potrzebują dyscypliny. Uwaga! Ktoś mnie wzywa. Odbiór! Masz nową misję. Musisz złapać Katnapa. Robi się. Pilnuj ich. Ja muszę lecieć. Nareszcie. Jestem tu sama. Hej, łapcie to! Biedny Billy. O, hej, to gumka! Uwolnię cię. Wkrótce znów będziemy razem. Tak bardzo za tobą tęskniłem. Ups, prawie zapomniałem. Ciebie też wyciągnę. Hurra! Znowu możemy się swobodnie poruszać! To świetnie! Mam pomysł. Poprośmy Miss Delight, żeby nas stąd wyciągnęła. Chodźmy. Miss Delight, prosimy, uwolnij nas! Został mi tylko jeden teleport. Rozumiem. Załatwmy to jak dorośli. Kamień, papier, nożyczki! Wygrałam! Wybacz mi. Zabierz ze sobą Billego. Dobra, dobra. Będę tęsknić. Jestem gotowa! Bon voyage! O, uszczypnijcie mnie. Zaraz, gdzie ja jestem? Katnap na okładce? Ktoś tu jest? Hopi, Piki Pigi, wszędzie ci smiling critters. Skończyłam w ich domu? Oczywiście, wszystkie są urocze. Ale moją absolutną faworytką jest Katnap. Chcę być taka jak ty. Buf! To ty, Katnap! Najbardziej ukochany kriter na ziemi! Co za czułość! Obczajasz sobie plakat? Chcę być taka jak ty! Nie sądzę, żeby to było możliwe. Nic nie jest niemożliwe. Żeby być prawdziwym Katnapem, musisz wiedzieć, jak ostrzyć pazury na kanapie. Gdybym tylko miała takie uszy jak ty i miękki pluszowy brzuszek. Dobra, wygrałaś. Hurra! Hurra! Którym kritersem chcesz być? Oczywiście tobą. Mną? Tak. Uszy, fioletowe futro, wisiorek z półksiężycem. Włączone. Mistyczne. Zacznijmy od fryzury. Nie pachniesz najlepiej. Ups, przepraszam. Zaraz to naprawię. Wygląda na to, że Hania od dawna nie czesała włosów. Au, boli! O, przepraszam. Wszystko gra? Przeżyję. Pamiętaj, że wszystkie koty układają futro językiem. W ten sposób. Okej, tylko językiem i śliną. Może potrzebujesz trochę praktyki. Będę musiała tu wkroczyć. Siadaj. Spróbujmy tego. W końcu potrzebujemy tylko odrobiny kociej magii. Wow! Gotowe. Podoba ci się? Fryzura jest fantastyczna. Dzięki, Katnap. Następnym razem pomińmy te eksperymenty z grzebieniem. Obudziłem się. Co to było? A? Gdzie jest Hania? Nikogo nie ma w pokoju. Plama w jej miejscu? Hania!
Gdzie ona się włóczy? Nie mogła tak po prostu zostawić sprzątania. A tu jest pusto. Tajemnicze to wszystko. Gdzie ona jest? Fioletowa kępka futra? Kto to może być? Hej, skomentujcie poniżej, czyje to futro. Zagadka stulecia. Poważnie. Patrz i ucz się. Okej. Mistrzowska lekcja pielęgnacji. Cóż, czas cię ubrać. Pokaz mody! Wchodzę w to! Tutaj trzymamy nasze kostiumy. Wow, ile dobrych rzeczy! Pudło marzeń! Kostium króliczka? Nie. Świnka? Nie chcę. Tyle kostiumów i żaden nie jest odpowiedni. Co powinnyśmy zrobić? Chyba musimy zrezygnować z tego pomysłu. O, proszę. Nie chodzi o to, co nosisz, ale czy jesteś zadbana? Kocia mądrość. Proszę bardzo. To ci niespodzianka. Z kotem nie ma nudów. Proszę, futro. Co ja mam z tym zrobić? Uszyj sobie kostium. Mam maszynę do szycia. Zrób to sama. Na katnapa. O, ciężkie to. Fiu, możemy po prostu kupić futro, zamiast je wypluwać? Pytanie bez odpowiedzi. Dobrze, że umiem szyć. I co z tego będzie? Moja babcia krawcowa byłaby ze mnie dumna. Miau! Fajny kotek! Mój wisiorek się chyba dziś nie uspokoi. Makijaż? O, to proste! Czas na trochę pudru. Czy ty w ogóle wiesz coś o makijażu? Nie, zadzwonię do profesjonalisty. Tak, Katnap? Potrzebuję twojej pomocy. Żaden problem. Już jadę. Kochanie, chwileczkę. Mami Longlegs ma magiczny zestaw do makijażu ze wszystkim, co jest potrzebne do metamorfozy. To ty, Katnap? To przestrzeń osobista. A kogo my tu mamy dzisiaj na krześle? O, zacznijmy. Nie to. Pędzel. Odcień skóry powinien być równy. Chlapsik! Brr. A powieki żywotne. Robimy katnapa. Potrzebujemy uroczego kociego noska. To nie wszystko. Urządzenie do tortur. Piękne rzęsy. Wow! Więcej lajków, przyjaciele! Świetna robota. Co myślisz? Jesteś zadowolona? Moja praca jest tutaj skończona. Och, znowu ty. To jakiś obłęd. Uwielbiam pracować zdalnie. Co to było? Nowa usługa terapii szokowej? No dalej, mopie, pokaż mi te cuda technologii. Trzeba było przedtem obejrzeć samouczek na YouTubie. Uporczywa plama. Nie poddam się. O, odkurzacz. Ciekawe, czy poradzi sobie z plamą. Nigdy wcześniej mnie nie zawiódł. Ale to był kurz. To jest plama. Auć! Więc to tutaj się podziały moje skarpetki. Lepiej zatrudnić firmę sprzątającą. Teraz jest nas dwie. Świetnie mieć z kim się bawić. O nie, mój skarbie! Jak sobie poradzimy bez kłębka włóczki? Katnap, nie denerwuj się. Wisiorek? Soporific smoke. Nowe zadanie. Ciekawe. Co? No dalej. Spróbuj trochę lawendy. Pycha. Bój. Tak, po prostu wkładasz do buzi i żujesz. Tak po prostu? To nie wygląda na jadalne. Fuj. Przyjaciele, pamiętajcie, nie jedzcie takich surowych roślin. Nie to nie. To może sok lawendowy? Spróbuj. Sok? To co innego. Nie odmówię. Ale apetyczne. Smaczne. O, dziwne doznania. Co to jest? Sygnał dymny dla mikrobów? Chwila, mam pomysł. Wzmocnijmy sok bąbelkami. Dziwny lifehack. I jak? Ups. Całkiem zdolna uczennica. O,
Obudź się! Dalej, Catnap! Catnap! Co tu robić? Ha! Mam pomysł! Koty boją się wody! O! Mamo! Pozbądź się tej paskudnej wody! Niewdzięczne dziewczę! Przepraszam, próbowałam cię tylko obudzić! Cóż, zadziałało! W porządku! Co? Kolejne zadanie? Wisiorek! Czas dokonać niemożliwego! Ukradnijmy księżyc! Do tego będziemy potrzebować drabiny. O! Pomogę ci! Złap od tyłu. Stój! Idealne miejsce. Pomóż mi. W ten sposób. To będzie największa kradzież. Ups! Ciała niebieskiego. Kapitan Catnap jest na misji. Kapitanie, będę cię wspierać z dołu. Jaka zabawna przygoda. I tyle małych gwiazdek. To nasz główny cel. Jakie to piękne! Hania, łap! Księżyc jest mój! Jaki piękny! Ups, jak mogłam zapomnieć? Jestem kotem i boimy się wysokości! Auć! Straszne! O nie! Catnap? Kici, kici, kici! Kotku, chodź do mnie! Pomocy! Halo! Pomóżcie zejść kotu z wysokości! Pomoc przybyła! O, przestraszyłeś mnie! Szybko, zabierz przestraszonego Catnapa na dół! Zajmiemy się tym w mgnieniu oka! To bardzo straszne! Kiciu, uratuję cię! No chodź! Chodź do wujka! Cóż, kolejny kot uratowany! Jesteś naszym bohaterem! Dziękujemy! Uważajcie na siebie! Mamy księżyc! Dokładnie! Wisiorek, musimy go zmniejszyć! Mam to! Szybko! Załóż go! Pasuje ci! Ups! Kolejna wiadomość! Nie mogę w to uwierzyć! Jestem prawdziwym Catnapem! Dzięki, stara! Gratulacje! Wreszcie! Moje marzenie się spełniło! I stałam się jedną z nich! Ze Smiling Critters'ów! Catnap, mam dla ciebie mały prezent! Naprawdę? Dla mnie? Co jest w środku? Jestem bardzo ciekawa. Koty najbardziej kochają pudełka. I... co? Kłębek włóczki? Podoba ci się? Fioletowy kłębek włóczki! To marzenie! Wiedziałam, jak uszczęśliwić moją kocią przyjaciółkę. Pudełka i nici. To nasza pasja. Cicho, nikogo nie ma w pobliżu. Tyle tu rzeczy. Znajdziemy coś fajnego. O tak, jesteśmy we właściwym miejscu. Spójrz na zegar na ścianie. Pewnie jest sporo wart. Tak, zdejmij go. O, mamy gości? Nie jesteśmy tu sami. Zgadza się. Jesteśmy kotami strażniczkami. Coś jest nie tak z Wisiorkiem. O, tak szybko? Żegnaj. Będę tęsknić. Idź, żegnaj. A, fajnie było razem. Przynajmniej wciąż mam kłębek włóczki. Nic nie pomaga na tę plamę. Co za smutek być tu samemu. Zakradnijmy się po cichu. Dobra, stary. Ale nie jesteśmy sami. Kim jesteście? Zwiąż go, Tymon! A teraz zobaczmy, co cennego tutaj mamy. Tak, sprawdźmy biurko. Jesteście już tutaj? Tato? Hej, córeczko! Poczekaj chwilę. Zaraz się z nimi rozprawię. W porządku. Ha! Teraz to już na pewno z wami koniec. Tato, przestaniesz być taki złośliwy? Tak, obiecuję. Pomóż mi się rozwiązać. Daj się przytulić. Tatusiu! Czas na nas. Daleko biegniecie? Czuję się jak we śnie. Ja też. Myszy w klatce. Nie uciekną ode mnie. Witamy w świecie wiecznych koszmarów. Nudne wnętrze. Wciąż jest lepiej. Moje więzienie, moje zasady. Czas na ucieczkę. Potrzebujemy planu. Nazwijmy to Freedom One. Ty jesteś mózgiem. Myśl, wykopanie tunelu łyżkami zajmie parę lat. Kumasz? Tak. Splećmy linę z prześcieradeł, a potem zejdziemy po klifie? Dokładnie. Auć! Uważaj, gdzie idziesz. Mysz, jest wielka. Zabierzcie to ode mnie. Co? Nie zrobi ci krzywdy. Spójrz na te zębiska. Mam pomysł. A co z naszym planem? Nieważne. Mam nowy. Jak się mają moi więźniowie? O, tak słodko śpią.
Dobra robota. Pachnie jedzeniem. Mysz. A, śniadanie już jest. Chodź, nie uciekaj, zapoznajmy się. Mam ser. Udało się. Hej, Tymon, wstawaj. Wyszła? Jesteś geniuszem. Oczywiście. Inteligencja to potęga. Piątka. Auć, moja ręka. Nie, stary, siła jest w mięśniach. Patrz. Takie słabe i bezużyteczne. Muszę się szybko napompować. Chodźcie do tatusia. Lewy, prawy. Raz, dwa. Zaraz, jeszcze kilka serii. Co się z nim dzieje? Ta krata jest twardsza niż wygląda. Jest niepoprawny. Patrz, to są klucze. Otwierają drzwi. Nie trzeba giąć metalu. Może to? Czekaj, nie otwieraj. Jestem sam. Hej, klatko. Przygotuj się na porażkę. Wow, silna jest. Krato, poddaj się. Michał będzie się ze mnie śmiał. Jak leci? Pracujesz? Poddaję się. Otwieraj. Zobacz, to takie proste. O! Chcecie myszkę? Nie, dzięki. Nie jestem głodny. Smacznego. Dzięki. Tak, nasz osiłek boi się myszy. Dlaczego kujon się boi? Zaraz się dowiemy. I to był sen. Tymon, obudź się. Myszy! Cała zgraja myszy! Zostaw mnie w spokoju. Widzisz to samo, co ja? Tak, widzę. Mleko. Racja. Zupełnie zapomniałam. Pycha. Na co się gapicie? Nie stój tak. Udawaj, że jesteśmy zajęci. 1000 nudnych faktów. Ulubiona książka. Dobra robota. Bawcie się. Canberra to stolica Australii. Nie wiedziałem. Dość tego. Potrzebujemy nowego planu. Twój motylek. To jest pomysł. We wszechświecie jest tyle rodzajów mleka. Ale ja próbowałam tylko krowiego. Ach, co za wspaniałe stworzenie. Dokąd idziesz? Nie ugryzę cię. Stój. Kręć dalej. Zaraz się otworzy. Dlaczego? Nie uciekaj. Dobrze się bawiliśmy. Niegrzeczny. Idziemy. Gruba ryba. Mam nadzieję, że przynęta bierze. Tak, tak. Już idę. Michał, ruszaj się. Kot złapie przynętę w każdej chwili. Daj mi chwilę. Za dużo kluczy. Och, teorio prawdopodobieństwa. Otwórz te drzwi. Tak, mam to. Malutki, gdzie idziesz? Tylko cicho. Zgoda? Przestań. Zostaniemy zauważeni. O nie. Pies? Dobra, już po nas. Chciałeś mnie tym przestraszyć? Chupi to najstraszniejsze stworzenie na tej planecie. Czekasz? Ratuj się, kto może. Nie planowaliśmy biegać, ale stało się. Następny. W porządku. Mam to. Nie uśpiecie. Bierz wędkę. Gramy. Naprawdę? Uwielbiam łowić ryby. Kolejny przerażający sen. Tymon, nie uwierzysz, co mi się właśnie... Tymon, co ty wyprawiasz? Nie mogę już dłużej. To jest takie zabawne. Stój. Gdzie? Mam cię. Pomóż mi. Biedny Tymon. Wygląda na wyczerpanego i bliskiego upadku. Muszę jakoś odwrócić uwagę tego kota, ale jak? Niech pomyślę. Próbowałem myszy i zabawek, tylko pogorszyłem sprawę. A może by tak? Oczywiście! Potrzebuję specjalnego zapachu. Przyjaciele, pomóżcie! Jaki zapach lubi catnap? Trawy cytrynowej, mięty czy lawendy? Napiszcie w komentarzach. Więc gdzie jest wskazówka? Jego kombinezon nagle zrobił się fioletowy, a Kicia ewidentnie preferuje jeden kolor. To oczywiste. Lawenda! Spróbujmy. Nudzę się. Szybciej! Rozkoszny zapach. Wolność! Nareszcie! Postanowiłeś odciągnąć mnie od zabawy? To tylko reklama. Lekki, delikatny, niesamowity zapach lawendy zaledwie za dolara. Daj mi to. Dobra, teraz mam alergię na wędkowanie. Upuściłeś to. Kontynuujemy? Tylko nie to! Oszczędź mnie, proszę! Mój motylek. Pokryty futerkiem, a teraz ta lawenda. Dawaj go tu. Masz kłopoty? To masz! Przykro mi, bracie, nic nie poradzę.
Catnap, świetnie mi się spało. Teraz twoja kolej. Justyna! Dobrze cię widzieć! To moje więzienie i moi więźniowie. Jak śmiesz się tu pojawiać? Śpi! Przygotowałam się do ostatecznej bitwy. Mam się bać! Chwileczkę. Nigdzie nie idź. A teraz masz! Sprytne! To nie fair. Zły ruch! Jesteś moją idolką. Pomóż mi to zdjąć. Fajna broń! To twój pomysł? Ja też taką chcę. Mogę nacisnąć ten przycisk? Ups. Co znowu? Tymon, dlaczego? Ups, mój błąd. Przykryjmy ją kocem. Bo będzie jej zimno. Cicho, wracajmy do celi. Trzecia ucieczka w tym tygodniu. Jesteś ukarany. Ale nudy. Jak się mają chłopaki? O, szefowo, cześć! Cześć! Zostawię was samych. Pa! No, Tymon, jesteś gotowy? Jasne! No to do dzieła. Ćwiczyłem na darmo? Up! Ale ciężkie! To za okropny zapach! Ty pierwszy? Dobra. Yippee-ki-yay! Żegnaj! Trochę mam rdzy w buzi. Fajnie tu jest. Podoba mi się. No, powiedz mi, co się stało? Mocno stłukłam sobie rękę. Niech pomyślę. Wow, nie wygląda za dobrze. Poczekaj tutaj. No, gdzie jest maść na siniaki? Nie, nie to. Co? Jest tam ktoś, czy mam jakieś zwidy? Aaaa! To było miękkie lądowanie. Hurra! Udało się! Doktorze, wszystko okej? Nie, najwyraźniej nie. Chodźmy. Hej, upadłeś na niego pierwszy, więc sam to ogarnij. Idzie pan, doktorze? Mam tu nagły wypadek. Chyba ktoś jest w gabinecie. Udawaj lekarza. Nie będę. A właśnie, że tak. Pospiesz się, załóż kitel. Dlaczego ja? Ruszaj się. I co ja mam powiedzieć? Hej! Co tak długo? Fuj! Co tak śmierdzi? To chyba ja. Przyniosłeś lekarstwo? Lekarstwo? Muszę coś wymyślić. Stój spokojnie. No już. Włóżmy cię do szafy. Gdzie jesteś? Tu. Ach, tak. Ha, dobra. Już idę. Jak to ma mi pomóc? Powinno pomóc. Prawda, doktorze? Cicho. Jestem prawdziwym lekarzem. Zobacz, co jej zrobiłeś. Spadaj. Natychmiast. Tak, poważny mi lekarz. Hej, co się z tobą dzieje? Wstawaj już. Zostań tu. Tak jest. Fiu, gotowe. Daj mi sekundę. Usuńmy to wszystko. Ember, zakręć się. Wszystko gotowe. Jak się czujesz? Znacznie lepiej. Daj mi rękę. Ten cudowny plasterek jest dobry na każdą okazję. O fuj, znowu ten smród. A, to ja śmierdzę. To dla ciebie. Kwiaty. Ale i tak śmierdzisz. Chyba już wyzdrowiałaś. Pa, mała. Kto następny? Ja pierwsza. Jestem umówiony. Złamałem palec. Doktorze, otwierać. Patrzcie, tam jest. Wpuść mnie. Już po mnie. Mam przechlapane. Co jest? Chłopaki? O nie, uciekli. Ale jak? Może po prostu schowali się pod łóżkiem? Jak ktoś się dowie, to będę skończona. O, jest kiepsko. Wykradli się przez kanały. Chyda. No dalej, Amanda, odbierz. Może już wystarczy? Co tu wybrać? Sekator to tandeta. Ale nie próbowałam jeszcze piły. O, sorry, ktoś dzwoni. Poczekam. Cóż, rodzina to świętość, wiesz? Mam tu dwóch zbiegów. Możesz powtórzyć?
Uciekli! Pomóż mi ich złapać! Rozumiem. Żaden problem. Dobra, chłopaki. Już po was. Skończymy później. Muszę lecieć. To wszystko, spadam! W międzyczasie sprawdzę mojego TikToka. Idę! Przestań już pukać. Co to było? Brud? Dlaczego jest tu tyle brudu? Hej, przestań! Natychmiast! Czy ty mnie w ogóle słyszysz? No dobra. Haha, nie złapiesz mnie! Nie złapiesz mnie! La 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 la! Dziecko, przestań! Przegięłaś! Umyjemy ci teraz stopę. Chodź tutaj! A! Nie! Kocham brud! Przestań! Tak będzie lepiej. Co tu się dzieje? Hej, przestań! Nie rób dzieciakowi krzywdy. Wszystko jest całe w błocie. Odłóż to. Zobacz, ona się boi. Już dobrze. Wrednego dziada już nie ma. A stopy całe w błocie nie są już trendy. Siadaj, pomogę ci. Co to jest? Pokażę ci. Załóżmy je. Poczekaj na najfajniejszą część. Zróbmy bańki oczyszczające. Wlewamy Sprite'a do butów, a potem dodajemy mentosy. Tak jest! Proszę bardzo. A teraz mentosy. Po tak energicznej reakcji chemicznej zalecam noszenie butów. Żółty. To mój ulubiony kolor. Proszę bardzo. O wiele lepiej, prawda? Cały pokój jest w błocie. Weź mopa i idź posprzątać. Hej, dlaczego zawsze ja? Dobra. Pa, pa, doktorku! Bye. Powodzenia! Następny! Zapraszam! Moja kolej! Z drogi śledzie! Boli mnie gardło! Bierz mopa! Twoja kolej! Proszę, wejdź! Siadaj! Co cię trapi? Ból gardła. Tak myślałem. Potrzebujesz zastrzyku na grypę. Tylko niech wybiorę strzykawkę. Voila. Nie, za mała. Potrzebuję większej. Chyba znalazłem rozwiązanie. Ta się nada. Zróbmy ci zastrzyk. Ta strzykawka jest straszna. Zapomniał pan założyć rękawiczek, doktorze? Chwileczkę. Muahaha. Rękawiczki. Jak mogłem zapomnieć? Strzykawka to nie zabawka. Daj ją. Nie będzie bolało. Co ty robisz? Postradałeś zmysły? Co za wielka strzykawka. Dawaj ją tu! Natychmiast! Cóż, co dokładnie ci dolega? Zobaczmy, co piszą w podręczniku. Złamanie małego palca, stłuczenie pięty. Tak. Spray do gardła. Jabłkowe. Otwórz szeroko. Jestem uczulona na lekarstwa. Jakie dokładnie lekarstwa? Wszystkie. Zabierz to ode mnie. Otwórz buzię. No już. Okej, rozumiem. Jesteś taka uparta. Posłuchaj. Umiesz tak? No dalej, spróbuj. Mam najgłośniejszy głos we wszechświecie. Rany, co to za dźwięki? Co? Koniec świata? Wybrałem idealny moment, żeby odlecieć. Jabłkowy. Nie jest taki zły. Prawie ogłuchłem. Kto krzyczał? Komu zastrzyku? Znowu ty? Chodź, tu jesteś skończony. Puszczaj mnie! Już! Co? Chciałam tylko pomóc. Jest taka nerwowa. Znowu? Wejdź. Gdzie cię boli? Widzę. Ząb. Sekundę, proszę. Cześć. W porządku, zrozumiałem. Nie strasz dzieciaka. A ty idź do tamtego pokoju. Obejrzymy ci ząb. Siadaj. Właśnie tak. Teraz powiedz a. Auć! Wygląda okropnie. Po prostu kocham słodycze. Jest na to rozwiązanie. Weź szczoteczkę. Musisz tylko myć zęby. To bardzo ważne. Bo inaczej będzie jeszcze gorzej.
Nie chcesz? Mały Yoda! Wszyscy go lubią. Zobacz, jaki jest zabawny. A teraz powiedz... A! Znowu to samo. Fiu!